Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trinity. Tak jak powiedziałam, ostatnio będziemy wracać do Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Rządowego Procesu Leg Legislacyjnego o projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Jak tutaj czytamy, ja chciałabym przytoczyć fragment. Tego, te, tego projektu ustawy, co oni dla nas przygotowują. Tutaj jest konsultacje numer 3: konsultacje publiczne, i mamy projekt, i w tym projekcie, jak otworzymy, Mamy projekt z dnia 31 sierpnia 2022 roku, etap uzgodnienia, opiniowanie, konsultacje publiczne, ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. I tu są artykuły. Ja pragnę hmm, przytoczyć chciałabym przytoczyć artykuł 42-43, w którym czytamy ograniczenia. Artykuł 42. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mającej siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym Został wprowadzony stan klęski żywiołowej z zastrzeżeniem artykułu 45 i 46. Artykuł 43. Ograniczenia, o których mowa w artykule 42, mogą polegać na 1. zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorstw, 2. nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju. 3. Nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 4. Całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju to artykułu. 5. Zakazie okresowego podwyższenia cen na towary lub usługi określonego rodzaju. 6. Nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów. 7. Obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych. 8. Obowiązku poddania się kwarantannie. 9. Obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych lub dla ludzi, zwierząt lub roślin. 10. Obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska. 11. Obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania Chorób zakaźnych zwierząt. 12. Obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń. 13. Dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części. 14. Nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów. 15. Nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach. 16. Zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych. 17. Nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się. 18. Wykorzystaniu bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej nieruchomości rzeczy, i nie, rzeczy ruchomych. 19. Zakazie prowadzenia strajków w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach 20 ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jednakże nie powodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika 21 w wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w artykule 44 ustawy pierwszej Prowadzenie stanu klęski żywiołowej nie określa obowiązków państwa wobec obywateli. W zamian zupełnie nas ubezwłasnowolnia. Zmieniają się zasady, na których można usta ustalać stan nadzwyczajny, dając rządowi możliwość przedłużania go w nieskończoność. I ocencie państwo sami, czy poszczególne punkty... Ograniczające nasze prawa mają związek z klęską żywiołową jako taką. Stan nadzwyczajny według tej ustawy można wprowadzić prewencyjnie na podstawie przesłanek o możliwości wystąpienia zagrożenia. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.